Dzień dobry jeszcze raz publiczności. Kolejna część to będzie druga część poprzedniej części, czyli dalsze opowiadanie o tym, jak przedstawiono, jak podano na talerzu potop różnym nacjom na świecie. I tak skończyliśmy poprzednio na Indianach Hopi i ich stworzycielu Sutoknangu i pani kobiecie pająku, która ich uratowała i schowała w wysokich trzcinach, do których mogli wejść. Dalej, w mitologii Indian Mimimaków zło panujące pomiędzy ludźmi spowodowało, że zaczęli się zabijać nawzajem. To stało się powodem wielkiego smutku dla stworzyciela Boga Słońca, który płacząc zalał łzami ziemię, także spowodował potop. Ludzie próbowali przetrwać go, unosząc się na barkach kanoe. Przeżyła tylko para staruszków, mężczyzna i kobieta. Oni na nowo zaludnili ziemię. To samo podanie mają podobno Algonkini, Czejenowie, Czirokezi, Dakotowie, Inuici, Huroni i Menominii. Ameryka Środkowa, Majowie. Jedną z najstarszych relacji o potopie można znaleźć w majańskiej księdze Popol Vuh, jak kto woli, narodu Kuiche albo Kicze. Kataklizm dotknął pierwszych ludzi stworzonych przez bogów. Uwaga! Byli oni drewnianymi kukłami, potrafili się rozmnażać, lecz nie mieli rozumu, byli głupi i nie oddawali czci swoim bogom. Bogowie sprowadzili na nich wielką powódź. Powódź była karą za niedoskonałość. Opowieść ta, zdaniem Rafael Girard, jest symbolem zakończenia pierwszego etapu ewolucji człowieka i przejścia z koczowniczego trybu życia do zorganizowanych struktur społecznych. Myślę, że naciągane to jest ta jej teoria. W innej majańskiej księdze Hilam Balam z Jukatanu potop jest przyczyną zniszczenia pierwszego słońca Nahui-Atl bądź Nahui-Atl. Zalanie ziemi miało trwać 52 lata. O tym mówi się różnie. Jedni mówią, że 7 dni padał deszcz, potem w Biblii jest chyba, że wody unosiły się przez pół roku bądź rok. Teraz sobie nie przypominam dokładnie. Ale u nich jest, że zalanie trwało 52 lata. W kodeksie Chimal Popoka czytamy: kiedy nadeszło słońce na Ui-Atl, minęło 400 lat plus 2 wieki, czyli 600, plus 76 lat. Wówczas wszyscy ludzie zginęli, potopili się lub zostali zamienieni w ryby. Niebo zbliżyło się do wody. W ciągu jednego dnia wszystko zginęło. Nawet góry pogrążyły się pod wodami. Woda zaś pozostała spokojna przez 52 wiosny, po czym wymknęło się dwoje ludzi w pirodze. Słuchajcie, kolejne informacje. I tak, kiedy nadeszło kolejne słońce, o co chodzi tutaj z tymi słońcami Majów? Nie wiem, zastanawiam się, ale to może chodzić o naprawdę jakieś pradawne czasy, no to być może nawet tamci ludzie nie wiedzieli, co się dzieje dookoła nich, natomiast mieli podaną wersję o potopie, którą sobie przekazywali z ust do ust, może nawet jej nie rozumiejąc, o jakich czasach jest mowa w tych opowieściach. To, no nie wiem, jedyne wyjaśnienie na szybko to, że były globalne kataklizmy, uderzenia meteorytów bądź kolizje, nie wiem czego, planet, światów w kosmosie i pokazywały się kolejne słońca, może okresowo nie świeciły, a może chodzi tylko o ten ich kalendarz, że słońce oznaczało etap w kalendarzu, czyli przejście w zodiaku, tak jak u nich się mówiło, tak, z jednego etapu do drugiego, tak jak wtedy w 2012 rzekomo miał się skończyć ich kalendarz i miał być koniec świata, prawda? Ale ciekawostką jest taką, że ludzie zostali zmienieni w ryby. Słuchajcie, w tych angielskich historiach, które znalazłem i angielskich książkach, jest co chwilę napisane, że ludzie za karę zostali zmienieni w ryby. Ci, co byli długo w wodzie żyli, to zmienili się w ryby. Czy to nie jest czasem nawiązanie do Księgi Henocha i gdzie jest napisane, nawet w jeden odcinek zrobiłem, poszukajcie tam na dole w początkowych odcinkach, że bogowie zamienili część ludzi w syreny. Te kobiety, które grzeszyły z aniołami, zostały zmienione w syreny. Słuchajcie, coś w tym jest.
Część ludzi ponoć została zmieniona w małpy, ci, którzy długo żyli na drzewach, część, którzy byli pod wodą, to w ryby, na wodzie, którzy żyli. I woda pozostała spokojna 52 wiosny, po czym ludzie wymknęli się na pirodze, dwoje ludzi w pirodze. No pytanie, skąd się wymknęli? Może z jakiegoś lądu postanowili popłynąć gdzieś dalej? Jeszcze ciekawa historia, słuchajcie. Wyczytałem wczoraj, że właśnie Indianie, którzy byli wysoko tam w Cusco, w Peru, napisali, że woda, że kanoe, łódki dryfowały kilkanaście metrów od szczytu, a Cusco ma ponad 3000 metrów, czyli prawdopodobnie, tak jak jest w Biblii zapisane, że Arka miała osiąść na górze Ararat i ten mniejszy szczyt Araratu ma tak coś 1,5 kilometra do 3, no to jeżeli Indianie tam zanotowali, że blisko cała góra w Cusco była zalana, to wody miały ponad 3 km, wyobrażacie to sobie? 3000 metrów woda. Także to może być też odpowiedź na to, jak ktoś mówi, jak ci Indianie weszli na takie wielkie szczyty, jak założyli tam gdzieś na wysokich szczytach cywilizację, albo gdzieś tak w takich właśnie miejscach, dziwnych takich górskich ośrodkach. No właśnie, jest odpowiedź. Jeżeli potop był i woda ileś lat była, zalegała, nawet niech rok zalegała i miała 3 kilometry, to taki szczyt był dostępny, oni popłynęli tam w łódce, weszli jeszcze wyżej, by się ochronić od wody i tam założyli miasta. Eureka, jest odpowiedź na jedno z pytań chociaż. Bardzo prawdopodobna odpowiedź. Inne plemiona, słuchajcie, w Ameryce tworzyły pamięć o potopie, i przetrwała ona wśród innych małych plemion. Na przykład Indianie Kora, żyjący w górach Nayarit w Meksyku, wierzyli, że świat otoczony był wodą. Ta woda zalała go zaraz po powstaniu świata i kataklizm spowodował wielki wąż żyjący w zachodnim morzu, symbolizujący nocne niebo. Po potopie pozostało jezioro Świętej Teresy, które znajduje się na jednym z płaskowyżów. Dzisiaj Indianie Kora wierzą, że wąż jest zabijany przez gwiazdę polarną, a jego ciało jest ofiarowane Bogu Słońcu, który swe niszczycielskie promienie zamienia w łaskę w postaci rosy. Indianie Kora wierzą, że może nastąpić kolejny. I z tego powodu w każde święto zwracają się do gwiazdy porannej. Poranna gwiazda, nie polarna. Tam było we wcześniejszym zdaniu. By chroniła ich przed wężem. No i dalej jest, że wśród karaibskich Arawaków świat został zniszczony przez potop i wody ognia. Potop wody i ognia wywołany przez trzy wielkie duchy. Mokanaimy, Aimon Kindi i More Erevaj, które walczyły ze sobą. Czyli kolejny raz chodzi o wojnę bogów. W Ameryce, słuchajcie, południowej Inkowie napisali, że ich bogiem był Wiracocha. Potop zesłał na ludzi, dlatego że niewłaściwie się do niego odnosili. Czyli tu mamy wersję, że to ludzie byli źli i kara, prawda? W inkaskich podaniach wywodzących się od Indian Aymara, Wiracocha, stwórca wszystkiego, inaczej nazywany Pachaya Chachi, pierwotnie stworzył olbrzymów. To Wiracocha miał stworzyć olbrzymów. Mamy odpowiedź nawet u Inków, jakie to niesłychane. Uczynił ich z pomalowanych kamieni. Te pierwsze kamienie były niejako szkicem. Nie posiadało, to pierwsze stworzenie było szkicem, nie posiadało słońca ani gwiazd. A olbrzymy przewyższały Wiracocha znacznie wzrostem i nie miały dobrych manier. Z tego powodu stworzył też ludzi wzrostu podobnego do niego, jak to jest i w obecnym czasie. Ponieważ ludzie ci nie byli wierni nakazowi Wiracochy, by go czcić i szanować, służyć mu oraz żyć moralnie i w zgodzie, to zesłał na nich klęski. Niektórzy zostali przemienieni w kamienie, inni w zwierzęta, jednych pochłonęło morze, innych ziemia. W końcu nastąpiło Uno Pacha
Cuti, uno pacza Cuti, potop, który zgładził ziemię, ocalała tylko dwójka ludzi. Po potopie Wirakocza stworzył na nowo zwierzęta i ludzi z gliny oraz stworzył księżyc i słońce. Czyli była globalna katastrofa. To, że ktoś stworzył na nowo księżyc i słońce, to tylko sugeruje to, że niebo było zasłonięte pyłem wielkim po uderzeniu ewentualnie jakiegoś meteorytu. To jest też jedna z teorii. Inną wersję legendy podawali inkascy Kipo-ka-Majokowie. Inkascy Kipo-ka-Majokowie, według nich potop przetrwało tylko trzech sług Boga. Trzech sług Boga, którzy stworzyli ludzkość na nowo. No wszędzie jest ten sam po prostu klucz, no, ten sam klucz. Z kilku różni się tylko kilkoma rzeczami. Pozostałe plemiona żyjące w Ameryce Południowej mają różne wersje potopu i konsekwencje z tym związane. Przeważnie z kataklizmu ratuje się dwójka ludzi, kobieta, mężczyzna. Rzadziej pisze się o parze, która daje początek populacji. W podaniach Indian Botokudów podczas potopu wszyscy Botokudzi siedzą na drzewach. Ci, którzy zeszli po opadnięciu wody, stali się ludźmi, inni zmienili się w małpy. U Indian Hiriguano z potopu uratowała się młoda para, która w czasie kataklizmu przebywała w glinianym dzbanie. W naczyniu przechowywali też nasiona wszystkich rodzajów roślin. Podobna wersja znajduje się u Yaruro, gdzie z potopu uratowało się dwóch mężczyzn, dwie kobiety. U Maina samotny, uratowany mężczyzna zamieszkał w chacie, gdzie co dzień dostarczały mu jedzenie dwie papugi, które zmieniły się w dwie kobiety. Jedna była jego służącą, a druga jego panią. Przez to mężczyzna wybrał panią na małżonkę. Przez to, że mężczyzna wybrał panią na małżonkę, obecne kobiety są leniwe. No, niezłe wytłumaczenie. Jeżeli to jakieś wytłumaczenie. Również i u Indian Patangoro z potopu uratował się jeden mężczyzna, któremu duch dostarczył kobietę. Też może być ciekawe, tak jak Adamowi dostarczono Ewę, tak? To jemu przywieźli jedną kobietę. W podaniu Nambi Kuara uratowała się jedynie stara kobieta. Ludzie wywodzący się od niej zasiedlili na nowo ziemię. Według tradycji kolumbijskich Indian Kagaba, ze względu na rozwiązłe zachowanie ludzi, bogowie zniszczyli ziemię potopem. Jedynie prawy kapłan Malkuei Kai został ostrzeżony przed potopem i ocalał wraz z rodziną, budując arkę, która osiadła na szczytach Sierra Nevada de Santa Marta. Teraz jest najciekawsze to, że nie wiemy do końca, no, czy ta arka Noego osiadła na górach Ararat, ponieważ już u kilku plemion indiańskich jest tak samo, że jakiś statek czy kanoe osiadło na górze, ale na zupełnie innej górze. A więc jest ten sam schemat. Już wiemy, że, no, że dystrybucja była tego mitu, no i jest jeden schemat, po prostu jeden schemat. Teraz możemy nawet wątpić, gdybyśmy mieszkali gdzieś w Ameryce i przeczytali później o Noem, czy to Noe, czy to wersja, czy to biblijna, czy z Mezopotamii jest prawdziwa. No i to tyle, jeżeli chodzi o Amerykę Południową. To jest taka wersja skrótowa, ale mam ochotę zrobić jeszcze kilka odcinków o tych książkach angielskich, bo tam jest jeszcze więcej ciekawych informacji, w jaki sposób bogowie dostarczali ratunek ludziom. U Mapuczów popularny jest mit o Tren-Tren-Wilu i Kaj-Kaj-Wilu. Potop uczynił ogromny wąż sprowokowany nieodpowiedzialnym zachowaniem ludzi na morzu. No to taka głupotka, nie? Źle pływasz w kanoę, to cię zgładzę. A w Australii poświadczono podania o potopie u dwóch szczepów Indian, m.in. u aborygenów z Arnhem Land, północne terytoria, u ludów Maung, wyspy Goulburn, Arnhem Land, Gun Wingu, północne Arnhem Land i tak dalej, i tak dalej. Inne ziemie w Australii także wykazują podania o potopie. Co ciekawe, Australia jest jakoś, słuchajcie, mniej zainfekowana, mniej jest tam
podania tylko poświadczono, ale nie są one takie oczywiste. Natomiast więcej jest informacji na małych wyspach z oceanii, słuchajcie, więc ja tak sobie pomyślałem, że może albo Australia w ogóle nie była terenem, przedmiotem zainteresowań bogów, może nie było tam czegoś, co potrzebowali, być może złota, ale wiemy dzisiaj, że złoto tam jest, więc mogli tam być, ale nie ma w ogóle, bardzo mało informacji jest na ten temat, więc może Australia kiedyś była zalana wodą na przykład, a wyłoniła się dużo później, więc dlatego taki delikatnie, tylko szkicowo po prostu mają jakieś informacje. Natomiast wyspy Oceanii mają ciekawsze informacje. Na wyspach Banksa malezyjskich bohater podań Kwad zbudował czółno na wzniesieniu i na nim oczekiwał ustąpienia potopu. Według podania z Fidżi, stwórca świata, wężowy bóg Degel, rozgniewał się na dwóch braci z pierwszego pokolenia, którzy podobno mieli ogony, i postanowił ich ukarać wielką powodzią za zabicie najlepszego przyjaciela, jastrzębia Turukawy. Czyli ludom z Fidżi powiedzieli o bogu wężowym, czyli o wężu, powiedzieli o jastrzębiu, to był jego tam przyjaciel, i ten bóg wężowy rozgniewał się na dwóch braci z pierwszego pokolenia ludzi, którzy podobno mieli ogony. To jest bardzo ciekawa informacja, ponieważ to może nam dać do myślenia, jeżeli chodzi o taką sytuację, która miała miejsce u Noego, Noe, z Noem w Biblii. Jest tam taki opis dziwny właśnie, co się wydarzyło, że Noe się upił, no i był odkryty, miał odkrytą nagość. Nie wiem, czy to pamiętacie. Tam jest też, jest to zapis czegoś, czego jeszcze nie wiemy, o co chodziło. I Noe miał odkrytą nagość i coś tam się zadziało. Potem bardzo się zezłościł, gdy się obudził, bo był po prostu upity winem. Po raz pierwszy spróbowali wina. No i jeden z jego synów miał zobaczyć jego nagość. Tak jest w Biblii. Teraz nie wiadomo, o co chodzi. Już widziałem, słyszałem, widziałem, czytałem wiele różnych tam opinii o tym, że na filmie Noe, na przykład z Russellem Crowe, chyba z 2014 roku, jest zasugerowane, że miałby ten syn jego zobaczyć w okolicach brzucha czy przyrodzenia inną skórę, albo jakiś znak, że to bogowie ich zrobili, ulepili z czegoś, z jakiegoś połączenia genów. Jeden z słuchaczy, pozdrawiam, w komentarzu właśnie pod jednym z pierwszych filmów zasugerował, że może Noe nie miał pępka. No nie wiem, być może nie miał. Może miał jakąś wężową skórę. Na filmie sugerują, że był inny, że dopiero jak zobaczył to jego syn i on się obudził po pijaku, wytrzeźwiał, to się rozwścieczył i przeklnął chyba swojego wnuka czy coś takiego. Nie wiadomo dlaczego, zamiast syna to na wnuka spadła kara. Inni mówią nawet, że to, że nie mówi się o jakichś aktach seksualnych w Biblii, to nie znaczy, że tego nie było i że podobno, tak jak, słuchajcie, Lot, który ocalił się przed pogromem z Sodomy i Gomory, potem jego córki go w pieczarze skalnej upiły i wykorzystały, córki miały z nim dzieci, jego córki. Tak podobno istnieje teoria, że właśnie jeden z synów Noego, kiedy Noe się upił, to miał go wykorzystać. Także już nie chcę wnikać w to, ale jest kilka teorii na ten temat. I tutaj mamy na Fidżi w podaniach, że pierwsi ludzie mieli ogony. A to jest ciekawe, ponieważ jeszcze nie pamiętam, jak znajdę te obrazy, to może zamieszczę kiedyś. Są takie obrazy, jakieś sądy ostateczne holenderskich malarzy. Widziałem kiedyś, że właśnie tam było wielokrotnie pokazywane, że ludzie mieli ogony. Tak jak byli w piekle i anioły jakieś tam ich goniły do garów ze smołą, ale to oczywiście jest przerysowane. To ludzie mieli ogony. I to taka ciekawostka, więc coś jest na rzeczy tak samo i to może się odnosić właśnie do tej sytuacji biblijnej, kiedy Noe leży pijany, jego syn odkrywa i widzi jego nagość i doznaje szoku.
czyli pytanie, co zobaczył jego syn, kiedy Noe leżał pijany i był bez okrycia. I co tam zaszło? I jakie to ma znaczenie dla tamtych ludzi? No, o co chodziło? Czego ten syn miał nie zobaczyć? Słuchajcie, no, to jest ciekawostka. No i dalej mamy, słuchajcie, że ten Bóg Degei rozgniewany na dwóch braci z pierwszego pokolenia ludzi, którzy mieli ogony, postanowił ich ukarać i za to, że zabili jego przyjaciela jastrzębia Turukawę. Bracia próbowali ratunku wznosząc ostro kół, jednak morze wezbrało i pochłonęło ich schronienie. Wtedy obydwaj ukorzyli się i zaczęli błagać o przebaczenie. Degei ulitował się i zesłał im olbrzymią pomarańczę, która unosiła ich na wodzie. W tym kataklizmie zginęło pierwsze pokolenie ludzi. Po opadnięciu wód pomarańcza osiadła na innej wyspie. No, mamy tutaj, tak jak tam bogini Windian Hopi dawała, Windian Hopi chyba, tak? Ta bogini pająka dała im trzciny wysokie, to tutaj dostali pomarańcze. A tak naprawdę dostawali od bogów jakieś kapsuły ratunkowe, bądź na szybko wystrugane, dostarczone przez kosmitów statki. Tylko wyglądało to właśnie, było zamaskowane, bądź w takiej formie trafiło do mitów. Mówię, zrobię parę odcinków z tych angielskich książek, bo są tam świetne opisy, które rzucają światło na to właśnie, jak bogowie, jakie koła ratunkowe rzucali. Podanie z Hawajów mówi, że na długo po śmierci pierwszego człowieka świat stał się przerażającym i złym miejscem. Jedynym dobrym człowiekiem pozostał Nu'u przez dwa U. Nu'u pale, Nu'u modlący się. Jego żoną była Lili Noe. Uratowali się z potopu przed globalną powodzią, budując ogromne czółno z nadbudówką na pokładzie. Nu'u zabrał ze sobą psy, świnie, korzenie kawa i orzechy kokosowe. Wody rozlały się na całą ziemię i wszyscy ludzie zginęli. Tylko Nu'u wraz z rodziną, i to jest podanie z Hawajów, czyli bardzo podobne do Noego, Nu'u. Wraz z rodziną pozostali przy życiu. W czasie, gdy potop zaczynał ustępować, wielka łódź wylądowała na szczycie hawajskiej góry Mauna Kea. Następnie, gdy omyłkowo złożył ofiarę księżycowi z owoców kawa, świni i orzechów kokosowych, zszedł do niego stęczy bóg Kane i wytłumaczył mu błąd. Potem w kolejnym podaniu hawajskim jest mowa o drzewie rosnącym nad Kauai o Ulu. Nad wodą pokoleń, które swoimi korzeniami skupia się na jednym miejscu, nie dopuszczając, aby zatopiły one doliny, czyli jakieś drzewo i jego korzenie, które bronią tak ziemi, żeby woda nie zalała ponownie. Na Polinezji głosiło się, że Papa, ziemia zalana w wyniku wojny, jaką w rozgniewaniu wytoczył Bóg burzy swoim boskim braciom, zobaczcie, cały czas nawiązują do walki bogów, a my wiemy już, że na pewno chodzi o walkę Jahwe i zbuntowanych aniołów. Jedna historia rozdystrybuowana do wszystkich nacji. Bóg, jeszcze raz, ziemia zalana w wyniku wojny, jaką w rozgniewaniu wytoczył Bóg burzy swoim boskim braciom, Bogu lasu, Bogu oceanów i innym, którzy tak jak on byli synami uranicznego boga Rangi. Podanie wspomina o Uaroa, długim deszczu, który spowodował zalanie ziemi. Potop ustał i gdy woda opadła, ukazały się wyspy Polinezji. Wow! No i także właśnie to są pobieżne informacje. Mam ochotę zrobić jeszcze kilka szczegółowych bardziej z angielskich książek. Potop ogólnoświatowy. Są różne teorie. Jedna mówi, że 'stopił się lodowiec w pleistocenie. Nazywano go ten okres dyluwium.
W chwili obecnej kreacjoniści są grupą, która najbardziej wspiera pogląd o potopie ogólnoświatowym. Tak, dawne osady polodowcowe uważano za ślad biblijnego potopu. Ciekawe. Teoria, słuchajcie, teoria Ryana i Pittmana, to dwóch panów, dwóch naukowców z Uniwersytetu Columbia, którzy mówią, że wydarzeniem, które przyczyniło się do mitu o potopie, a miało się wydarzyć 8000 lat temu, było roztopienie się właśnie lodowca w Ameryce Północnej i uwolniło tak wielkie masy słodkiej wody, podniosło poziom oceanów o 1,4 metra i nastąpiło w wyniku tego, wszystkie morza się poprzelewały, nawet cieśnina Bosfor, Morze Czarne. No i właśnie, że to było powodem tego potopu, że stopił się lodowiec. To jest teoria dwóch panów, Ryan Pittman z Uniwersytetu w Kolumbii, że wtedy po tym potopie nastąpił eksodus wszystkich ludów i zasiedlenie Europy, która dotychczas miała być tylko zamieszkała przez ludy łowiecko-zbierackie. Inna teoria wielkiego uderzenia, impaktu meteorytu w Arabii Saudyjskiej była utworzona przez jakiegoś pana Harego Johna Philby. Pan arabista, podróżnik, pisarz oraz oficer brytyjskiego wywiadu. Teoria miała być utworzona w 1932 roku. Pan twierdził, że datowane uderzenia meteorytu 4000 lat przed naszą erą mogło być przyczyną fali potopu. Później wiek fragmentów meteorytu oszacowano na 3,5 tysiąca lat, a potem, bo natrafiono na krater meteorytu Wabar w Arabii Saudyjskiej, ale potem teorię ostatecznie porzucono i że miało jakieś uderzenie meteorytu miało się odbyć tylko tam 300 lat wcześniej, 500, a nie 3,5 tysiąca, nie 4 tysiące. Także ta teoria stała się bezpodstawna, dlatego że jakiś inny krater znaleźli w okolicach starożytnego miasta Irem. Przyjmuje się, że nastąpiło właśnie 300-500 lat temu, w związku z czym tak sobie tutaj dywagowali na te tematy. No i jeszcze inna teoria, że w czasach prehistorycznych, ale to nie tak odległych, góra 3000 lat przed naszą erą, kometa uderzyła w Ocean Indyjski, tworząc 3-kilometrowy krater, no i powodując falę tsunami. Także no to są po prostu takie teorie, no tsunami, uderzenie meteorytu i stopienie się lodowca. Ja bym tu bardziej chyba obstawiał takie racjonalne, to jednak ten lodowiec, który się stopił, plus jakieś deszcze może zesłane przez bogów, albo po prostu bogowie wiedzieli, że lodowiec jest i że wkrótce się stopi, i to było przyczyną prób ratowania ludności. No a to, że można było przetransportować w te opowieści historię o tym, że to trzeba było zgładzić albo złych olbrzymów, albo nieposłusznych ludzi, no to potem było po to, żeby właśnie ludzie byli w rękach kapłanów, byli straszeni, że złe duszki, demony, potem mówię, demonologię całą rozbudowali rabini w dwóch Talmudach, potem Kościół to przejął. A tak jak mamy u Salomona napisane w księdze Zoar o Salomonie, że tam robił przeglądy, imprezy jakieś w świątyni i schodzili wszyscy, to pokazuje jasno, że zbuntowany anioł żył na ziemi. Na przykład Szemichaza miał zostać wtrącony
w pas Oriona, czyli innymi słowy na pewno główny Bóg albo Jahwe, ten, który potem został opisywany jako Jahwe, Stwórca, kazał mu wrócić na jakąś planetę swoją gwiazdę macierzystą. I to, że podają, że wisi do góry nogami w pasie Oriona, jest tam spętany, ma zamknięte usta, no to główni sprawcy mogli zostać wykopani z Ziemi i mieli powrócić na swoje gwiazdy. Ale inni, którzy byli, na pewno dostali lżejsze kary i są też podania, że właśnie Dagon, czy Baal, czy ci inni bożkowie, to prawdopodobnie za niektórymi z nich stali upadli aniołowie, mieli mieszkać w jakichś miastach na wygnaniu, na obrzeżach. Także, a dlaczego u Salomona zbierali się wszyscy? Także bogowie, aniołowie, ci stojący po prawej stronie i ci upadli, tylko zostali nazywani, zaczęto ich nazywać upadłymi, złymi, a potem to już demonami, diabłami, lucyferami i tylko mieli służyć do postrachu właśnie. Całe średniowiecze to jest straszenie, straszenie. Człowiek miał być bogobojny, miał się bać, bo Bóg skaże go za wszystko i tak wyglądał Kościół w średniowieczu, tak? Także tak można było sobie do wydarzenia jakiegoś globalnego, o którym wiedziała wyżej rozwinięta cywilizacja, przygotowała ludzkość, ale mogła jeszcze właśnie włożyć opowieści o tym, że ludzie byli źli, należało ich ukarać, żeby się bali. No i ustanowienie wszędzie jakichś kapłanów i szamanów, którzy mieli strzec, kierować ciemnymi umysłami, czy tam owieczkami, prawda? Tak to mogło wyglądać. To tyle będzie końcówka tej części. No, mam nadzieję, że trochę się nam rozjaśniło. Tak tutaj też należy nie łączyć tak mocno tych wszystkich demonów, diabłów z czymś złym. Po prostu to była kłótnia w jednym stronnictwie, kłótnia w rodzinie, jak to bywa wszędzie, kłótnia w jakiejś jednej załodze wojskowej, w jednej nacji. Nacji Anunnaków, a którzy przeszli do podań izraelskich jako aniołowie, i była wielka wojna bogów. Także dzięki za tę część. Na razie.